Dzień dobry, witam was serdecznie. Ma trochę, no lekka chrypka, że tak powiem. Gardziołko się troszkę zdarło, bo w weekend prowadziłem przez mikrofon niby imprezę, ale jednak jak się gada przez mikrofon, a czasami emocje są wielkie, no to potem właśnie okazuje się, że gardło mówi: o nie, 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 wystarczy. No i dlatego jestem troszkę zainfekowany i mam lekką chrypę. No ale do rzeczy, słuchajcie. Poleciał odcineczek, co? W niedzielę. Był chyba strzał, wydaje mi się, informacyjny na temat koncepcji budowania przeze mnie malucha. I wydaje mi się, że zostało tak dużo pokazane, tak dużo powiedziane, że te modyfikacje wymagają chyba takiego, no powiedzmy, dodatkowego omówienia. Stąd też dzisiaj ten film, żeby nawiązać do tego, co zostało pokazane w ostatnim odcinku, ale też kilka odcinków wstecz. No pierwsza rzecz, która od razu będzie zawsze rzucała się w oczy, patrząc na malucha. Ale zaraz, właśnie, przepraszam. Modyfikacje są zrobione z powodu takiego, żeby nie zepsuć malucha, nie pociąć, nie zniszczyć. Między innymi dlatego też przecież wycofałem się z projektu silnik z Twingo, bo wymagałoby to bardzo daleko idącej ingerencji w nadwozie, pocięcia tego nadwozia, krótko mówiąc, zniszczenia samochodu. Modyfikacje są takie, żeby na pierwszy rzut oka właściwie nie rzucały się w oczy, ale żeby dawały radość i przyjemność użytkowania pojazdu i zwiększały jego możliwości i też jego po prostu wydajność. No ale na pierwszy rzut oka, jak się spojrzy na samochód, to co rzuca się w oczy? Oczywiście, będzie się rzucał w oczy otwierany dach. Pochodzi on z Micry K11, to jest Nissan Micra. I po wielu, wielu próbach, przymiarkach, próbie cięcia, przycinania go, zmniejszania, poszedłem do tego jednak racjonalnie i postawiłem go całego na dach, wycinając olbrzymią, ale to olbrzymią dziurę w dachu, dzięki czemu teraz jak on się będzie otwierał i będzie się uchylał do tyłu, to będzie naprawdę mega wrażenie i mega przyjemność użytkowania malucha, bo maluch zyska przestrzeni, zyska tego oddechu, ta ciasnota zostanie zamieniona w wielką przestrzeń, gdzie będzie można sobie naprawdę przyjemnie podróżować tym maluchem. Więc to jest taka modyfikacja, która wpływa na przyjemność użytkowania, no i będzie na pewno bardzo widoczna. Przyjemność z użytkowania to też dynamika. I tutaj kłania się modyfikacja numer 2, która toczy się, to jest modyfikacja silnika. Inny wał korbowy, inne korby, inne cylindry. Tak naprawdę z oryginalnego silnika, zresztą widzieliście to już w programie, to zostały tylko i wyłącznie elementy bloku i kilku elementów osprzętu, a wszystko wjechało nowiuteńkie. Wjedzie też nowy rozrusznik, no wszystko będzie nowe generalnie, piękne, ładne, ale jeszcze nie mogę wam do końca zdradzić. Natomiast to, co widzieliście, to, że ten motor będzie miał 800 cm sześciennych pojemności. Z 650 przyjdzie mu jeszcze 150 cm sześciennych. Przyjdzie mu inny gazik, co spowoduje, że tam będzie naprawdę sporo mocy. I to też wpłynie na przyjemność użytkowania samochodu. To już nie będzie powolne, trudne rozpędzanie się spod świateł do następnych świateł, żeby osiągnąć 5 dyszek, tylko to będzie szybkie wkręcenie się w obroty, szybka prędkość i tak naprawdę dużo fajniejsza przyjemność jazdy. A co jej idzie wraz z silnikiem? No skoro będzie miał więcej mocy, będzie mógł szybciej jeździć, to też to widzieliście, wjeżdża do malucha pięciobiegowa skrzynia biegów. Pięciobiegowa skrzynia biegów, która pozwoli przyjemniej jeździć z trochę większymi prędkościami w niższych obrotach. Bo tak naprawdę o to toczy się walka. Nie chodzi o to, żeby napędzić do 150, bo maluch nie jest od tego. Ale od tego, żeby jechać ze stówką, rzucić piątkę, mieć niskie obroty, przyjemne zjazdy, ciszę w samochodzie, na ile cisza w samochodzie jest możliwa. No i co jest bardzo ważne, żeby po prostu było to ekonomiczne jeżdżenie. Bo rzeczywiście niższe obroty, niższe spalanie i tak dalej, większa też przyjemność jazdy. Więc pięciobiegowa skrzynia biegów. Dalej, jak już auto ma więcej mocy, ma 5 biegów, może szybciej troszkę jeździć, sprawniej się przemieszczać, no to trzeba było zmienić też zawieszenie. Resor z przodu, okej, no z całą sympatią do resoru, do tej konstrukcji, to jednak, no nie, niezależne dwuwahaczowe zawieszenie z przodu, dwa wahacze na lewo, dwa wahacze na prawo, to jest jednak zupełnie inny komfort prowadzenia auta, inny komfort jeżdżenia. Nie będzie tego skakania na resorze, tylko będzie płynne, miękkie pokonywanie nierówności, co też przełoży się na przyjemność jazdy. Więc to jest kolejna modyfikacja. Zobaczcie, ile to już jest rzeczy, które gdzieś tam w głowie się poukładały i teraz są kompaktowo wkładane do samochodu. No bo jak już jesteśmy przy przednich wahaczach, hamulce. Hamulce tarczowe przód. Nieduże, ale jednak hamulce tarczowe. Bębny,
były fajne w latach 50., 60., 70., no ale no nie. Skoro można mieć wydajną pompę i można naprawdę wydajnie hamować, to należy to robić. Auto będzie przyspieszało, będzie mogło lepiej się prowadzić, lepiej jeździć, no to dobrze, żeby też lepiej hamowało, bo zawsze wychodziłem z założenia, nie filozofia jest auto napędzić, filozofia jest je zatrzymać. Stąd też hamulce tarczowe. I to są te takie podstawowe modyfikacje, które w samochodzie są zrobione, czyli odsuwany dach, 800 cm w pełności, 5-obiegowa skrzynia biegów, zawieszenie z przodu niezależne na sprężynach. Do tego jeszcze oczywiście dochodzą nam hamulce tarczowe. No nie mówię o tym, że sprężyny przód i tył z regulacją twardości można zmienić sobie charakterystykę auta w zależności od tego, co się będzie robiło. I to nie są wszystkie modyfikacje, ale o innych nie mogę Wam jeszcze opowiedzieć, no bo jeszcze ich nie było w programie, chociaż oczywiście te niespodzianeczki już czekają, żeby Wam się wyświetlić i pokazać. A na razie do roboty składać wnętrze, więc no, tyle to modyfikacji już, jeszcze jest kilka. Głos mam nadzieję odzyskam, bo jutro chłopaki z kamerami przyjeżdżają i chcemy Wam pokazać składanie dalszych elementów malucha, ale gadać z klipem do Was to nie mam najmniejszego zamiaru. Słuchajcie, pięknego dnia Wam życzę, słonecznego, bo zresztą pewnie widać, że jest piękne słońce i w niedzielę kolejny odcinek. A dla tych, co się zgapili w niedzielę, nie obejrzali, przypominam, że są powtórki tego, co właśnie poleciało. Pięknego dnia życzę. Joy duch!